ne 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 Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I dziś wracamy do przygód związanych z The High Republic, a dokładnie rzecz biorąc, The High Republic Adventures i pojedynczy zeszyt em, zatytułowany Quest of the Jedi, który został napisany przez Claudia Gray i zilustrowany przez Fico Osio. I dzisiaj recenzja będzie nieco tłuszcza, bo muszę nieco em, podbudować sytuację, ponieważ sam musiałem nieco sobie przypomnieć kilka szczegółów postaci. Więc trochę będzie nieco więcej tego wprowadzenia, szczególnie na początek, ponieważ zaczyna się cała akcja na planecie Coruscant w Jedi Temple i widzimy tak zwany um, Crystal, um, powiedzmy Crystal Arch, czy też powiedzmy taki łuk stworzony z kryształów Kyber, gdzie dodatkowe kolejne kryształy są dokładane, kiedy poszczególni rycerze Jedi giną na służbie. I mamy tutaj pokazane dwie postacie, z jednej strony archiwistę... Wina, który rozmawia z niejakim Azlinem Relem i wspominają oni dwójkę rycerzy Jedi. I teraz tak, wspominają oni zale Makri, czyli mistrzynię Jedi oraz jej padawana Kevmozinka, którzy pojawili się, no i tutaj, lekko spoilerując, zginęli w książce Path of the Sea, czyli pierwszej otwierającej książce z drugiej fazy The High Republic, Natomiast Azlin Rel jest to rycerz Jedi, który jest w tej książce wspominany i który tutaj próbuje znaleźć informacje dotyczące tego, co Właściwie z jego przyjaciółmi się stało, no i udaje się do świątyni, do świątynnych archiwów, żeby odnaleźć informacje na temat pewnego Kryształu. I tutaj historia, w pewien sposób, przeskakuje do przeszłości: do dwóch postaci: Mistrza Barnabasa Wima oraz jego uczennicy Vix Phonic. I jest to dwójka rycerzy Jedi, którzy przybywają na planetę Angord, żeby odnaleźć tam legendarny artefakt, który jest, który służy jako wzmocnienie do czucia mocy, do odczuwania mocy, i nazywa się on Echo Stone. No i tutaj nasi bohaterowie przybywają na planetę, która w zdecydowanej większości jest. Wodą, pojedyncze tylko i wyłącznie wyspy się znajdują, no i z jakiegoś powodu, kiedy ta planeta przez kilka, kilkanaście lat nie miała kontaktu z galaktyką, okazuje się, że tam normalnie funkcjonuje cywilizacja i rozmawiają oni z przedstawicielką, czy też powiedzmy z władczynią całej tej społeczności, która informuje ich, że. Życie na całej planecie zaczyna obumierać, nie mogą oni powiedzmy mieć łowów ryb, nie drzewa nie wydają plonów itd., itd. No i okazuje się, że nasza przywódczyni ma dookoła siebie pewnego rodzaju użytkowników mocy, którzy potrafią korzystać z mocy, którzy potrafią tworzyć jakieś iluzje z jej pomocą, którzy potrafią podnosić za pomocą mocy przedmioty i tak dalej, tak dalej. No i cała ta zagadka prowadzi właśnie do przedmiotu EcoStone, bo okazuje się, że jest to ten nasz artefakt, który wzmacnia poczucie mocy i który pozwolił tak naprawdę mieszkańcom tej planety skolonizować ją, poczuć moc i w pewien sposób funkcjonować Funkcjonować. I w pewnym momencie nasz Barnabus udaje się na medytację, gdzie podczas zastanawiania się, analizowania sensu życia, mocy itd. dochodzi do wniosku, że kryształ ten owszem jest wzmacniający, ale w każdy możliwy sposób i dochodzi do jego konfrontacji z e, powiedzmy mieszkańcami, z królową i jej otoczeniem, ponieważ okazuje się, że ten kryształ zarówno oczywiście wzmacnia jasną stronę mocy, e, mocy czyli życie, e, rozwój, ale również Również elementarną część mocy, czyli ciemną stronę mocy, i jest, i ta ciemna moc korumpowała przez lata mieszkańców, a w szczególności królową. No i oczywiście, kiedy on próbuje to powstrzymać. E, obrońcy, jak i królowa rzucają się do walki, następuje e, rozwałka co nieco, no i na rycerze, że tutaj, ostatecznie niszczą. Ten kryształ, zaburzając całe, powiedzmy, to skorumpowanie na królowej. No i postanawiają oni rozdzielić w, e, trzy kawałki, które tutaj widzimy, e, na które rozbił się, powiedzmy, ten kryształ, rozrzucić je po całej galaktyce. No i na samym końcu e, nasz rycerz Jedi, który analizował tę historię, czyli Azil Rel, zdaje sobie sprawę, że to kryształy są kluczowe. No i tutaj mamy tak naprawdę kolejny element dużej, dużej układanki związanej z tymi różdżkami, tymi Rod of Season, jak i również dwoma innymi, które służą Path of the Open Hand i nie tylko, bo Marchionowi Ro również do kontrolowania Lelewerów. I tutaj zaczyna się, bo Azlin Azil, Rel jest świadomy tego, że jego przyjaciele zginęli w jakichś tajemniczych okolicznościach i on szuka odpowiedzi na to. Generalnie rzecz ujmując, mamy więc one-shotową historię, która z jednej strony sama w sobie jest całkiem sympatycznym pojedynczym, poszukiwaniem yy... Artefaktu Wpisuje się to całkiem przyjemnie w z jednej strony w drugą fazę The High Republic, jak i również ten aspekt mocy, postrzegania mocy w różny sposób przez różne społeczności w całej galaktyce, gdzie Rycerze Jedi nie mają monopolu, więc to jest dla mnie zawsze jak najbardziej na plus. Z drugiej strony mamy tutaj znaczący element tej układanki do całego The High Republic i tutaj rzeczywiście coraz bardziej widzimy, jak twórcy przemyśleli temat i jak bardzo rzeczy z poszczególnych faz, E, e, uzupełniają się między sobą. Żeby, sam fakt tego, ile już mamy materiału na Wikipedii na temat tych różdżek, jak one znaczą, jakie one mają znaczenie w obecnej serii komiksowej The High Republic, ale również w poprzednim e, dwuzeszytowym Marchion Ro, to wszystko ma znaczenie i naprawdę, naprawdę podoba mi się to, jak to jest rozwijane. No i mimo wszystko zawsze miło zobaczyć e, Claudia Gray, która wraca do tworzenia czegoś z The High Republic, biorąc pod uwagę, że w tej fazie zbyt wiele nie tworzy. Ożyła. Z drugiej strony, komiksowo, tak stricte bardzo podobają mi się rysunki, jeżeli chodzi o e, twórcę, czyli o, o Fico Osio. Naprawdę są one dynamiczne, akcyjniakowe, momentami naprawdę, może nie tyle drastyczne, co dobrze pokazujące emocje naszych bohaterów. Naprawdę, naprawdę miło byłoby zobaczyć więcej tego rysownika w świecie Gwiezdnych Wojen, bo pasuje moim zdaniem to jak najbardziej na plus. Generalnie rzecz ujmując, podsumowując, tę tą rozbudowaną, jak na moja. E, Twórczość, recenzję komiksową naprawdę ważny zeszyt. Naprawdę rozbudowujący cały e, drugą fazę. I trochę szkoda, że to jest jako The High Republic Adventures. E, czyli raczej w Polsce niestety nie wyjdzie, bo moim zdaniem jest to naprawdę, naprawdę ważny zeszyt, z którym powinniśmy się zapoznać, jeżeli zależy nam na drugiej fazie i nie tylko The High Republic. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia już w na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.